Społeczność internetowa namierzyła osobnika, który robił oborę podczas ostatnich protestów w Warszawie. Niestety jego występek poszedł na konto rolników. No i udało się ustalić, kto to jest, a przynajmniej ustalić z dużą dozą prawdopodobieństwa, no bo dowodu nikt nikomu nie sprawdzał. Ale powiem wam, że to mnie w ogóle nie cieszy, ponieważ jest to bardzo smutna historia, która mogła się przydarzyć każdemu z nas. Nieważne, czy żyjesz w uśmiechniętej Polsce, czy w tej pseudopatriotycznej kreacji, więc zapraszam. Witam was. Osobnika namierzył pan Bartłomiej Graczak. Wcześniej media publiczne, TVP Info, Radiowa Trójka, teraz Niezależne Dziennikarstwo na YouTubie. Materiał wraz z komentarzem jest oczywiście podlinkowany, a ja na zasadzie prawa cytatu chciałbym się wdać w polemikę z jednym z pana wywodów, ponieważ się z nim nie zgadzam, a także przede wszystkim porównać zdjęcia osobnika, który niefajnie zachowywał się na proteście. Ale od początku. Widzimy mężczyznę, który stoi koło milicyjnej kibitki, coś nagrywa, w domyśle protestujących rolników. Dzień dobry, przepraszam, możemy zapytać o pańską opinię na temat protestów? Co pan sądzi na temat protestów rolników? Oglądam po prostu. Po prostu się pan przygląda. Ale popiera, nie popiera? Przyglądam się. Okej, jakie wnioski na początek z tej obserwacji? Bardzo piękna praca policji. Że dużo policji jest, tak? Bardzo dobra praca, profesjonalnie, naprawdę. Profesjonalnie, okej. Pierwszą moją myślą było, że jest to milicjant, który wycofał się na tyły. Może kogoś filmuje, może poszedł na herbatkę. A spytany o zdanie na temat protestu, zbył redaktora i szybko się oddalił. No i tak to by się zakończyło, gdyby pan Bartłomiej nie skojarzył jego twarzy, że gdzieś ją widział. Zdałem sobie sprawę, że skądś znam tego człowieka, który rzuca kostką. A może nie tylko znam, co go gdzieś widziałem. Że ta twarz jest mi w jakiś sposób znajoma. Początkowo nie mogłem skojarzyć skąd, ale przejrzałem szybko materiały, które na proteście 6 marca nagraliśmy. I mamy to, co się okazało, że z tym człowiekiem rozmawiałem. I mamy to nagranie. Nagranie, o którym mówi pan Graczak, widzieliśmy przed chwilą. No więc przejdźmy do fragmentu filmu. Podczas protestu, tej gorącej fazy protestu, film nagrany przez pana Piotrka Biedkę. Zapewne go kojarzycie. No i żeby nie było, ja również na początku myślałem, że to jest milicjant w cywilu, który był na protestach służbowo i może i służbowo rzucał tym kamieniem czy kostką chodnikową. Jednak okazuje się, że najprawdopodobniej prawda jest zgoła inna. Otóż społeczność internetowa, ja tutaj od razu odsyłam do kanału twitterowego Sebka, pozdrawiam cię Sebek, wytropili chłopa jako byłego właściciela klubu Piw Paw parkingowa, wiecie, jestem z prowincji, ja się nie znam. To był człowiek, o którym 2-3 lata temu rozpisywały się wszystkie media mainstreamowe, notabene, skoro pan był w TVP Info, pan Bartłomiej, czy w Radiowej Trójce, to może o niej pisał, może stąd zaskoczył, że to jest właśnie ta twarz, nie wiem. Chociaż porównując filmy, zdjęcia z 2021 roku, to jest do siebie podobny, ale bez przesady. Natomiast na filmie z 2022 roku, z lata 2022 roku, podobieństwo jest uderzające, no i również algorytm, który został zaprzęgnięty do wyłapywania prowokatorów, dał porównanie na poziomie ponad 80%. Na tym filmie właściciel klubu Piw Paw parkingowa pokazał schizofrenię polskiego systemu zdrowia. Kiedy goniono nas o noszenie maseczek, to tutaj widzimy warszawski szpital, który wygląda jak rudera. Tylko wtedy ludzie mieli to w dupie. Wszyscy patrzyliśmy, jak pisowskie służby niszczyły mój interes. A ten film na sobotę rano obejrzało 50 parę osób. I to jest bardzo smutne. Ja obejrzałem ten film, wiedząc, że facet nagrywa to z bezsilności. To już było po tym, jak na podstawie rozporządzenia człowieka tyranizowano, najeżdżano w świetle prawa. I już nie miał
biznesu. Może miał długi, na pewno miał kłopoty, na pewno czekała go batalia prawna. Nieraz w urzędach musiał świecić oczami. A tak na drugą nóżkę, co robi pan Bartłomiej? Otóż znalazłem wpis z tego okresu. Też nie miał lekko. Utyskiwał, że Polacy zbyt mało się testują. Liczba testów leci na łeb na szyję. To i liczba wykrytych zakażeń spada. Żadne to zatem osiągnięcie. Tak sobie myślę, że może problem leży w nas. Gdybyśmy wtedy jako społeczeństwo zgodzili się na segregację, to knajpa może by działała nadal. Byśmy sobie paszporciki skanowali, a i też nieporównywalnie częściej byśmy się testowali, tak jak nawoływał pan Bartłomiej. Jak myślicie? Napiszcie mi w komentarzu, a my przechodzimy do podsumowania. Otóż uważam, że zajechanie komuś biznesu jest wystarczającym motywatorem, by brać udział w protestach antyrządowych i nie ma to znaczenia, że protestował przeciwko innej ekipie, no bo znamy postulaty uśmiechniętej Polski, prawda? To samo, ale agresywniej i mocniej. I zauważcie, że w tym układzie pan nie musiał się wcale utożsamiać z rolnikami. Tak? Wystarczą doświadczenia życiowe. Czy pan po zajechaniu biznesu mógłby dorabiać jako milicyjny prowokator, bo na mediach społecznościowych i takie teorie się pojawiły? No nie sądzę, bo po tych doświadczeniach chłop poszedł do mundurówki. Oczywiście ja nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że ja tego człowieka bronię. Bynajmniej nie ma usprawiedliwienia na rzucanie kostką brukową i tego typu zachowania. Tym bardziej, że mówimy o wymiarze politycznym. I no właśnie, tego typu ekscesy, mimo iż milicja raczej tego pana nie poszukuje, uważam, że po prostu milicjanci mają wywalone na przeszukiwanie filmów z internetu. Jakby gdzieś tam jakiś nienawistnik coś powiedział i odpowiednie fundacje by wskazały, to wtedy się milicja za to weźmie. A tak tutaj myślę, że poszli po najmniejsze linie oporu, że ja bym tutaj jakiejś teorii nie szukał. Tak? Pana nic nie usprawiedliwia, ja go nie usprawiedliwiam, tylko chciałem pokazać inne dno, no bo już zaczęto mówić o nim jako o prowokatorze milicyjnym, a sami widzicie, że w tej sytuacji no jest to bardzo, ale to bardzo krzywdzące. Nie? No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. No i oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, że jesteście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.